Dzisiaj Mikołajki, czy tam Dzień Świętego Mikołaja. Co zrobiłeś dla swojego samochodu? Albo zrobisz, bo nie wiem, o której godzinie słuchasz. A czy wiedziałeś, że dokładnie 6 grudnia 1999 roku Daewoo odpalił poliftingowy model Nubira, który tego dnia miał premierę jako prawdziwa produkcja na Żeraniu, a nie, jak wcześniej, tylko montaż? Wtedy Daewoo kontrolowało 28% polskiego rynku sprzedaży samochodów. Aż trudno uwierzyć, że chwilę później to wszystko zakończyło się wielką klęską. I Daewoo, nie dość, że upadło, to w umysłach wielu zostawiło, delikatnie mówiąc, no nie smak. Ale dzisiaj mamy radosny dzień. Dzień otrzymywania prezentów, bo przecież każdy wierzy w świętego Mikołaja czy tam Dziadka Mroza. W związku z tym nikt dzisiaj prezentów nie daje, a wszyscy je otrzymują. A tak przy okazji wiecie, że Dziadek Mróz, który jest rosyjskim odpowiednikiem świętego Mikołaja, przychodzi dopiero 1 stycznia? Ciekawe, czy też jest zmęczony po Sylwestrze. Dobra, teraz krótki przerywnik na lajka i suba i udostępnienie, więc na 3 klikamy. 1, 2, 3, poszło. Dzięki, bo to dla mnie dużo znaczy. A czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak musiałby wyglądać taki Mikołaj dla samochodów? Taki samochodo-Mikołaj. Sprawdziłem różne sposoby i generowałem zapytania dla sztucznej inteligencji, ale niestety nie ogarnęła. Za każdym razem wychodził jej Mikołaj w samochodzie. Ale trzeba jej przyznać, że za każdym razem był to klasyczny Mercedes. Ma smak ta sztuczna inteligencja. Albo zwyczajnie analizuje moje dotychczasowe zapytania i serwuje to, co ja bym chciał dostać. Ale czy potrzebne jest nam wiedzieć, jak taki Mikołaj by wyglądał? On i tak nie przyjdzie do naszego samochodu, a my możemy. I znowu idealnie siadłaby tutaj jakaś reklama ubezpieczenia czy innych olejów silnikowych. Ale póki nie lajkujesz, to i nie będzie. Więc czyżbym teraz zniechęcił do lajków i subów? Nie, nie, nie. A gdybym miał dać swojemu Mercedesowi taki prezent na Mikołajki czy święta, to byłoby to drugie życie. Ale nie takie w garażu pod kołderką, gdzie czekałby na mnie, żeby raz w tygodniu, w sezonie, przy idealnej pogodzie wyjechać nim na krótką przejażdżkę. Czy czasem odwiedzić go i tylko podziwiać. To dla mnie odpowiednik takiego ludzkiego życia na emeryturze. Niby fajnie, ale tylko chwilowo, jak przychodzą wnuki, a codzienność jest jednak samotna i smutna. Moje samochody, jak już kiedyś zostaną doprowadzone do życia, to zaczną żyć pełnią swoich silników, chłodnic i tylnych mostów. Zwłaszcza te ostatnie będą mocno wyć, jakby to miało nie zabrzmieć. I będę eksploatował na co dzień. Ale kiedy? To wie już tylko Grzesiek. Ale wiem też, czego na pewno mój samochód nie chciałby dostać. Rzęs na reflektory, pompona na grill, czy innych czapek, rogów, reniferów, etc. To do klasyków zwyczajnie nie pasuje. Ba! To w zasadzie do żadnego samochodu nie pasuje. No może do Mini. Tego z dużej litery, jak i tego z BMW. Tak, one są takie pocieszne, że im takie gadżety przystoją. I nawet pasują. I można śmiało je dekorować niczym choinka. A co zostało z Nubiry? No niewiele. Na portalach ogłoszeniowych już jej prawie nie ma. A jeszcze do 30 urodzin tej wersji poliftingowej trochę zostało. Czyżby miała nie doczekać prezentu, jakim są żółte tablice? W sumie, czy komuś by to przeszkadzało?